Uwaga, przegód, który macie po lewej stronie, posłuży wam do ochrony przed włamywaczem. Napiszcie w komentarzu, jak bardzo macie przekichane. Powiedz mi, drodzy, witam was w Unspoken. Miejsce, w którym powinniśmy się czuć bezpiecznie. Nasz własny dom. Przynajmniej bezpieczny do czasu, gdy trzeba skorzystać z niego jak z fortecy do obrony przed zagrożeniem. Ponoć jest to bardzo intensywny, mocny horror, więc koniecznie oglądajcie przy zgaszonym świetle, kiedy nie ma nikogo w okolicy i zostawcie serdeczną łapeczkę w górę jako talizman bezpieczeństwa. Także nie ma save'ów. No to już ja już będę przerażony w momencie, kiedy zobaczę, że będziemy musieli... Jakie logo? To jest logo jakieś? Ja lubię takie achievementy. Prosty achievement. Włącz grę! O, achievement masz! Mamy przejść przez wydarzenia, których byliśmy świadkami, ale tak nie do końca. Ała. To ja już wiem, jak to się skończy. Ale standardowo. Znalazłeś się w nieznajomym miejscu? Nie wiesz, kim jesteś? Prawdopodobnie masz syndrom obudzenia się w nieznanym. Jest to coraz bardziej powszechne w tym roku. Na początku trzeba się przejść, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. O, od razu dostałem klucz. Check your pockets for some information about yourself. O. Phone numbers, addresses, credit cards. Policja wznowiła dochodzenie w sprawie zniknięcia 13 dzieci. Śledczy mówią, że otrzymali pewne wskazówki ze źródła, które chce być anonimowe. Mayflowers, szkoła Mayflowers zaczęła być przeszukiwana. Ła! Dobra, czy my tutaj mamy gdzieś możliwość użycia tej kasety? Na przykład na telewizorze? Mamy! Szkoła Mayflowers. A tu jest ciemno. To nie wygląda jak szkoła. Co jeszcze? Klucz. Nie wiem do czego jeszcze. Dobra. O! No i nastała światłość. Dobra, zaświecamy wszystkie światła domu, żeby ktoś, kto chciałby się włamać, pomyślał, że tutaj jest bardzo dużo osób, które z pewnością nie chciałyby, żeby ktoś tutaj wbił i nas obrabiał. O, pięknie. Światełko w kuchni. Daniel dzisiaj przyjdzie. Czy możesz kupić jakieś mięsko i warzywka na kolację? I nie zapomnij o lodach dla Alicji. Dzięki. Nie wygląda to na miejsce, w którym moglibyśmy przyjmować w najbliższym czasie gości. Tak naprawdę tutaj pojawia się pytanie, czy my... W sumie nawet nie wiem, gdzie zadzwonić. No nie wierzę! Nie! Nie! Ze wszystkich domów! To jest prawda? Tak. Zewszczajcie, nie, to ja to... Nie, nie, to nie może, nie. W lewo jest spokój. W lewo? Jest spokój? Tak, jest. I tu jest sypialnia? Ej! Chyba jesteśmy rodzicem. Ale o co chodzi z tym? Jakiś znak kultu? Dziś słychać jakby pozytywkę, nie? Ale do końca nie wiem gdzie.
To jest łazienka. Skreślamy, moi drodzy, pierwszą część naszego dzisiejszego bingo. Tutaj prawdopodobnie ten kluczyk mógłby być użyty, nie? To nie był najlepszy pomysł, żeby podnosić broń. A nie, mam rękawiczki, ale... Kim my jesteśmy? Warning. Uwaga. Police department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near you. Warning, citizens. Police department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near you. Civiza. No nie, już ewidentnie gościu przeraził lekko. Dobra, możemy zaświecić światło na szczęście. No ale... Jaki mamy związek z tą szkołą? O, ty pierunie jeden! Przecież ja go zabiłem przed chwilą! Muszę wszędzie chodzić z byłą wcelowaną? Czekajcie, a tutaj coś będzie? Kurde, gdzie jest to światło? Gdzieś światło było, nie? Jest światło. Sorry, musiałem sprawdzić, czy swoim przypadkiem... Nie jest z nimi. Po prostu linia jest chyba zerwana telefoniczna, dlatego nie możemy zadzwonić. Dobra, no to uciekamy stąd. Mam nadzieję. Zamknięte, otwarte. Rusz się, gościu. A będziecie mniej na... Co jest? Nie, proszę, nie strzelaj. Sorry, ja jestem z tych, co najpierw strzelają, zadają później pytania. A kim jesteś? Jestem Tobi. Jestem pluszakiem Tobi. Gdzie ja jestem? Jesteś tutaj. W szafie. Jak pamiętasz siebie? Moment, sekundka. O co tutaj chodzi? Wszystko dzieje się tak, jakby to były takie... Znane już wcześniej wydarzenia. Jest za tymi drzwiami, tymi z okiem. Tobi. Tobi nie wie. Jest coś strasznego. A nie dowiedziałem się, kim jestem. Mamy listę telefonów? Nie, Daniel Bryan. Halo? Ej, słuchaj, nie mamy czasu na wytłumaczenie, więc... Pamiętasz o tym rodzinnym biznesie, o którym rozmawialiśmy? No, więc słuchaj. Musisz się pospieszyć, ponieważ jednego z nich mam... na miejscu. Tobi! O co tu chodzi? O! O to mu chodziło z drzwiami, z okiem. Mamy zero magazynków, także no mogę jednak poczekać z... kolejnym przeładowaniem, ale... Chyba musimy udać się na razie na piętro drugie. Wcelowani. Opieramy się od razu o ścianę. Bo tutaj będziemy od razu widoczni, a tutaj będziemy mogli zmniejszyć kąt, z którego coś nas będzie strzelał, ale są drzwi z windą, one... spokojnie mogą zostać przestrzelone. O, uśmieszak. Też umiem gwizdać. Dawać latarkę. Ale osoba, która strzela, ma umiejętności strzeleckie, więc też można podejrzewać, że albo jest policjantem, albo kimś, kto
na co dzień korzysta. Na co dzień korzysta z broni. Ten telefon gdzieś tam cały czas dzwoni. Ja już wolę być przygotowanym. Ewentualnej śmierci, jeszcze do ewentualnego strzelania, nie? Bo coś za mną biegło. Korci, żeby przestrzelić drzwi, no ale... Nic tam na razie nie da. A tutaj byłem. A te drzwi? Też nic. Myślę, że coś tam stoi teraz. Stracę całą amunicję na niego, nie? Ja już na niego nie strzelam. Zobaczymy. O! Nie fart. Ale mamy klucz. Jakieś tabletki. O! Funkcjonariusz Brian Carrington został nagrodzony awansem na sierżanta. Nie, co ty gadasz, gościu, jaki sierżant? Funkcjonariusz Brian Carrington został nagrodzony za świetną służbę w policji awansem na rangę porucznika. Życzymy ci sukcesów na nowej pozycji. No to domyślam się, że to my właśnie jesteśmy porucznikiem Brianem. Byliśmy, nie? Byliśmy, dobra. Te zamknięte były, to zobaczymy, czy... Nie, nie te drzwi. O, pewnie tutaj, gdzie trzeba odebrać telefon. Nie? To jakie drzwi są jeszcze zamknięte? A, jeszcze są te. To jakie ja drzwi mam tym otworzyć? Tych na pewno, nie? No tego też nie użyjemy. To jest statuetka bez głowy. Może trzeba się cofnąć gdzieś tutaj. O, to było... To tutaj jest. O, drzwi się otworzyły. Że magazyn... Sprawdzam, czy jest klucz do tego. Rusty key. Musi otwierać. Te drzwi są straszne. Ktoś tam jest. A my będziemy raczej potrzebować łomu, żeby rozwalić pomocy. Tutaj. No nie, no chyba zwariowałem. Do czego ten klucz jest? Tu są jeszcze drzwi? Ja tego gościa już chyba nie spotkamy. Logo Punishera? Coś ala logo Punishera? No! Nic bardziej tak nie irytuje niż otwieranie non-stop drzwi i nie pasujący klucz. Okej.
Czy zmniejszanie konta jest bardzo istotne. Tylko, że jak jest się samemu, nikt nie ma kto pokryć tych blind spotów. Tu jeszcze coś było, nie? Okej, drzwi jeszcze jedne. Dwa, trzy, dwa magazynki. Więc będzie strzelane. Co jest? Nikogo tutaj nie było. Nie strzelam na razie. Co jest? Co jest? No to było niespodziewane trochę. Kolejna statuetka. Dziękujemy za organizowanie obozu letniego przez kościół. Podziękowania od szkoły Mayflower. To zmęda jedna, nie tam się cały czas jedzą, na mnie musi poruszać. Dziwne pomieszczenie. Wygląda jakbyśmy mieli czegoś tutaj użyć, ale z drugiej strony nie. Prawo. Dzięki za info. Przynajmniej jedna osoba nie chciała tutaj nas zabić. Teraz pytanie, czy to jest ten klucz? Tak. Co jest? Moje uszy. Bracie, potrzebuję twojej pomocy. On ma Lucy. Musisz się tutaj jak najszybciej dostać. No i sprawdźmy taśmę. Glina? Glina numer 3? Albo gliniarze? Umieraj. Dobra, to jest z napisem pomoc. Teraz zauważyłem, co jest napisane na nim. Więc musimy dotrzeć do tych drzwi zielonych. Dobra, w prawo. To przynajmniej te dusze nam pomogą. Nie zauważyłem nawet. Trzy, cztery, raz, dwa. Zęby, czaszka, skrzydła. Mamy trzy rzeczy. Tutaj bym dał może dwa? Nie, to? Nie działa. Cztery. Raz. Nie wiem, co tutaj dałem w sumie. No, tu nie działa. Czyli ten jest tu. Potrzebujemy jeszcze jednej statuetki. To gdzieś musiała być i ją ominąłem, ewidentnie. Trzeba teraz dokładnie sprawdzić wszystkie pomieszczenia.
Zawsze muszę takich rzeczy zgubić, nie? No, ewidentnie mamy to. Tylko chyba źle jest to porozstawiane wszystko. Bo... No bo skrzydła są tutaj. Dobra, to musimy zebrać jeszcze raz to zrobić. Dlaczego zęby tam nie mogły wejść? Dobra, jeszcze raz, dobra. Czyli co, tutaj idzie... To. Tu są zęby, to idzie co? Lew? To jest z czego statua? Headless i elefant. Elefant, bo kły. No dlaczego nie? No, teraz zadziałało. I bingo. Nie, na początku myślałem, że... będzie miał znaczenie jakiś... Będzie to miało inne znaczenie, no ale jak mamy te statuetki, no teraz wszystko jest jasne. Aha. Czyli jednak cofka. Coś nas ominęło tam z tyłu? Jak mówią biegnij, to ja biegnę, nie ma problemu. Ale cholerne windy znowu są tutaj. Więc trzeba uważać niestety, nie, na te windy. No są zdradliwe. Szczególnie te drewniane, nienawidzę drewnianych wind. Jak widzę, jestem metalowej windzie, to czuję się jeszcze jakoś bezpiecznie. Ale w takiej już nie bardzo. Czy to było oko? Nie, no tutaj nic nie ma. A co tam jeździ na zewnątrz? Brzmi jak jakieś... Rolki? Czy tam jest? Nikt nie dzwoni. Znowu to lustro rozbite. Coś tutaj nie gra. Kult w rodzinie Carrington. W kościele Carrington. Adam Carrington, głowa rodziny Carrington, jest przedmiotem dochodzenia. Policja mówi, że niektórzy z kościoła mogą być powiązani z aktami włamań, porywaniami dzieci w związku z okultystycznymi rytuałami. W związku z czym rodzice protestują, żeby kościół nie miał wpływów w szkole, żeby nie był z nią związany. Czy to jest pętla? Oczywiście, że pętla. Nie, nie mam już tego klucza. On tutaj był, nie? Był tutaj jak nic. Ale możemy zaświecić światło. Wiadomo, co jest najlepszym sposobem na przerwanie pętli. Nie, oczywiście doszły. Trzeba się po prostu cofnąć. Albo znaleźć coś, co różni te miejsca. Dobra, mamy znowu to. Miasto wciąż jest w szoku po porwaniach dzieci. Troje ludzi zaginęło z domów w ciągu tygodnia. Daniel Adamson, Lucy Singer i Peter Wright. Co niektóre drzwi mamy wybrać. Wybierzmy lewe. Ciekawe, czy to miało znaczenie. Ewidentnie go zaraz złapiemy. Za sprawę? Nie, nie zadziałało na prawę. Halo. Jakby dzwonił ten ktoś, kto tam jeździ. Statuetka.
nie te drzwi? Nie, no te drzwi. Ja widzę. Tu jest dalej to samo. Zapalę światło, żeby upewnić się, czy to będzie dalej inne miejsce, ale tutaj już klucza nie mamy. Może coś zrobiliśmy źle w pętli? Nie, jesteśmy już na jej końcu. Jump. No nie mogę skakać niestety. Ale spróbujemy zweryfikować, co jest na kasecie. Przynajmniej wiem, że to są już wszystkie. Bo dostałem achievement. Mayflower School. Coś tutaj jest? Nie. A to niby to nagrywali? Jest Tobi. Tobi? Tobi? O, on nas prowadził w pułapkę, mi się wydaje. Mamy magazynki? Mamy jeszcze magazynki. Dobra, trzeba znowu być na baczności. Upewniałem się tylko, może chciał nam coś jeszcze powiedzieć. Co jest, gdzie my jesteśmy? To ten nas chyba zabił już na śmierć. Nie, nawet dostaniemy się stąd jakoś, nie? Tobi? A czemu on siedzi jeszcze? Mamy oj. Brian był powiązany z tymi porwaniami Alice Connors, morderstwem partnera w służbie. Może Brian chciał to powstrzymać jakoś? No... Dziwne. Dziwna fabuła w sumie, no bo... Dlaczego nie byliśmy świadomi tego, kim jesteśmy? Albo to po prostu było piekło i ktoś kazał to przeżywać Brianowi jeszcze raz? Albo Brian właśnie chciał... pokazać, jaka rodzina była naprawdę. Nie ma tu chyba dodatkowego endingu. Muszę się upewnić. Zawsze się upewniam, czy jest dodatkowy ending w tego typu grach. Jest ponoć jeszcze sekretna taśma wideo i jest impostor. Dosłownie impostor. I ja widzę już po miniaturce dokładnie, co to jest. To jeszcze jakiś sekrecik tutaj mógł się zjawić. No ale mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia i cześć. Bip, bip, bip.